Previously. No i mamy piątek, koniec tygodnia. I jej łóżeczko potem wygląda w ten sposób. Jesteśmy. Ciekawe, czy wyjdzie nasza niespodzianka. Co to wy za niespodziankę zrobiliście? Ej, no bez kitu wyglądają jak pingwiny. Dzisiaj w pracy mamy zarebisty projekt, nagrywamy film z Lilą i Zizą i zaczyna się tutaj robić ciekawie. Studio przeniosło się do korytarza i do kuchni. Jest też pomysł na to, żeby nagrać coś pod prysznicem, więc trzeba to zvlogować. Cześć, witamy w kolejnym odcinku Kluba Kurna. Teraz się naprawdę będzie działo. Ubraliśmy Lilę jako... Lilę. Ubraliśmy Izę jako dźwiękowca i teraz robimy pierwszą próbę. Halo, halo, halo? Ujęcie numer 24. Cześć, witamy w kolejnym odcinku Klubu Agentów. O, super. Bardzo dziękuję. Wszystko jest zbudowane na moim longboardzie, na którym jest statyw na dwóch miejscach i teraz stwierdziłem, że na ramieniu takim do biurka, do mikrofonu przyczepię mikrofon tym sposobem. Mamy w pełni mobilne studio. Nagrania tego typu produkcji są dla mnie niezwykle inspirujące i dużo wnoszą w życie, więc uwielbiam takie nagrania. To jest coś, co sprawia mi niezwykłą przyjemność i dokształca za każdym razem. To był mega ciężki dzień, nagraliśmy zarypisty materiał, którego część wam pokażę. Zdradzę wam mały wstępik tego, co się dzisiaj działo. Zobaczcie. Cześć, witamy w kolejnym odcinku Klubu Agentów. Tak to widzicie wygląda. Wyszło to mega dobrze. Jestem mega zadowolony i myślę, że to rozwali cały system. Takie dni uważam za dni, których mi potrzeba i muszą być codziennie, bo są genialne. Witajcie. Jest sobota, godzina 7:45. I to jest pobudka z tego cyklu weekendowego, czyli... W tygodniu śpię. Weekend nie. Idzie tu, muszę kończyć. Bum. Jakaś granda. Dzisiaj jedziemy do znajomych spędzić trochę czasu poza miastem, więc... My już zatankowani i właśnie ruszamy w drogę. Cześć, Emelka. Pym. Tak, także kierunek Inowrocław. Dwie godziny jest. Szczęśliwie dojechaliśmy, teraz się rozpakowujemy, więc na tą chwilę was żegnam, bo teraz jest czas rodzinny. Korzystając z chwili spokoju, postanowiliśmy zrobić sobie mały spacer z Amel. Wiatraki! Jesteśmy na końcu świata! Tu nic nie ma! W takim wietrze
sobie. Nie chcę się kręcić. Ale wracamy, bo normalnie nie idzie wytrzymać. Totalny wiatr. My oczy załzawione, Amela oczy załzawione. Cześć. Batkowo przywitała nas niezłym wiatrem. Masakra. Łeb mi pęka od niego totalnie. To co czytałaś? Nie. Aha, czyli nie będziesz się tam pompować. Nie. Czym pompować? Możemy. W sensie... Nie. To klops. Amela, fajnie. Czy chcesz pić z gwinta? Daj, ci tutaj zakręcę. Otworzy jej dziubek. Otworzy ci dziubek, ale ona nie umie, bo jej dawałam, nie umie, bo to trzeba pociągnąć jak z plachy, wiesz? Proszę. Nie umie. Piję. Woleczka. To właśnie soków kurna nie chciałby pić. No to lubi, to cisnął i tak dalej. Dla ciebie lepiej, nie? A ja mówię, że... No. I powiedział, że to po prostu tego nie jest. Mamy 40 pączków. Karolina nabijała. Co za dzień. Wracamy do Poznania. Fajnie było, ruszamy, teraz jesteśmy właśnie już w samochodzie spakowani. Mam nadzieję, że Amelka chwilę się zdrzemnie, bo miała dzisiaj mało snu. No i co? 2 godzinki, troszkę pada, ale mam nadzieję, że szybko przejdziemy do Poznania. Przed pakowaniem jeszcze musimy ogarnąć po wojewódzku, który zrobiła mała. Po prostu uwielbia wyciągać pieluchy z koszyka.